Pamiętnika starego subjekta ciąg dalszy. Jednego dnia, w początkach listopada rzekł do mnie Stach Podobno bywasz u tej pani Stawskiej gorąco mi się zrobiło Przepraszam cię, zawołałem jak to mam rozumieć w najzwyczajniejszy sposób odparł przecież chyba nie składasz jej wizyt oknem, tylko drzwiami zresztą składaj sobie, jak chcesz. A przy pierwszej sposobności oświadcz tym paniom, że miałem list z Paryża. O ludwiku stawskim? spytałem. Tak. Znaleźli go nareszcie? Jeszcze nie, ale już są na tropie i spodziewają się niedługo rozstrzygnąć kwestię jego pobytu. Może biedak umarł? zawołałem ściskając wokulskiego. Proszę cię, stachu, dodałem nieco ochłonąwszy ze wzruszenia, zróbże mi łaskę, odwiedź te panie i sam zakomunikuj im wiadomość. A cóż to ja jestem, grabarz, żeby robić ludziom tego rodzaju przyjemności? Oburzył się Wokulski. Gdy mu jednak zacząłem przedstawiać, jakie to zacne kobiety, jak wypytywały się, czy ich kiedy odwiedzi, a gdy jeszcze napomknąłem, że warto by rzucić okiem na kamienicę, zaczął mięknąć. Mało dbam o te kamienice, rzekł wzruszając ramionami. Sprzedam ją lada dzień. Ale w końcu dał się namówić i pojechaliśmy tam około pierwszej w południe. Na podwórzu spostrzegłem, że sztory w lokalu Maruszewicza są starannie zasłonięte. Widocznie miał już nowy garnitur mebli. Stach niedbale rozejrzał się po oknach domu i bez najmniejszej uwagi słuchał mego sprawozdania o melioracjach. Daliśmy nową podłogę w bramie, wyreperowaliśmy dachy, odmalowaliśmy ściany, myliśmy schody co tydzień. Słowem, z zaniedbanej zrobiliśmy wcale okazałą kamienicę. Wszystko było w porządku, nie włączając dziedzińca i wodociągów. Wszystko oprócz komornego. Zresztą zakończyłem: bliższych informacji o komornem udzieli ci twój rządca pan Wirski, po którego zaraz poszle stróża. A dajże mi spokój z komornem i rządcą mruknął Stach. Idźmy już do tej pani stawskiej i wracajmy do sklepu. Weszliśmy na pierwsze piętro lewej oficyny, gdzie czuć był zapach gotowanych kalafiorów. Stach zmarszczył się, a ja zapukałem do kuchni. Są panie? zapytałem grubej kucharki. Jeszcze by też nie były, jak pan przychodzi, odpowiedziałam, różąc oczy. Widzisz, jak nas przyjmują? szepnąłem po niemiecku do Stacha. W odpowiedzi kiwnął głową i wysunął wargę. W saloniku matka pani Stawskiej jak zwykle robiła pończochę. Zobaczywszy nas, uniosła się nieco z fotelu i zdziwiona przypatrywała się Wokulskiemu. Z drugiego pokoju wyjrzała Helcia. Mamo! szepnęła tak głośno, że zapewne słychać ją było na dziedzińcu. Przyszedł pan Rzecki i jeszcze jakiś pan. W tej chwili wyszła do nas i pani Stawska. Widząc obie damy, odezwałem się. Nasz gospodarz, pan Wokulski, przychodzi złożyć paniom uszanowanie i zakomunikować wiadomości. O Ludwiczku? pochwyciła pani Misiewiczowa. Czy żyje? Pani Stawska pobladła, a potem równie szybko zarumieniła się. Była w tej chwili tak piękna, że nawet Wokulski przypatrywał się jej, jeżeli nie z zachwytem, to przynajmniej z życzliwością. Jestem pewny, że z miejsca zakochałby się w niej, gdyby. Nie ten podły zapach kalafiorów zalatujący z kuchni. Siedliśmy. Wokulski zapytał panie, czy są zadowolony z lokalu, a następnie opowiedział im, że Ludwik Stawski był przed dwoma laty w New Jorku, a następnie przeniósł się do Londynu pod przybranym nazwiskiem. Napomknął z lekka, że Stawski był wówczas chory i że za parę tygodni spodziewa się o nim stanowczych wiadomości. Słuchając tego, pani Misiewiczowa kilka razy odwoływała się do pomocy chustki. Pani Stawska była spokojniejsza, tylko parę łez stoczyło się jej po twarzy. Aby ukryć wzruszenie, zwróciła się z uśmiechem do córeczki i rzekła półgłosem: Podziękuj Heluniu panu, że nam przyniósł wiadomość o tatce. Znowu łzy jej błysnęły, ale opanowała się. Tymczasem Helunia zrobiła dyk przed Wokulskim, a następnie, przypatrzywszy mu się wielkimi oczyma, nagle schwyciła go za szyję i ucałowała w same usta. Nieprędko zapomnę zmian, jakim uległa fizjonomia Stacha wobec tak niespodziewanych pieszczot, ponieważ, o ile wiem, jeszcze nigdy nie pocałowało go żadne dziecko, więc w pierwszej chwili cofnął się zdziwiony. Potem objął Helunię za ramiona, wpatrywał się w nią ze wzruszeniem i pocałował w głowę. Byłbym przysiągł, że wstanie z krzesła i powie pani Stawskiej: pozwól pani, ażebym zastąpił ojca tej kochanej dziecinie. Ale nie powiedział tego. Spuścił głowę i wpadł w zwykłą sobie zadumę. Dałbym połowę mojej rocznej pensji, ażeby dowiedzieć się, o czym on wtedy myślał. Może o pannie Łęckiej? Ech, znowu starość wyłazi. Cóż panna Łęcka, ani umywała się do Stawskiej? Po paru minutowym milczeniu, Wokulski spytał: Zadowolone panie z sąsiadów? Jak z których? odezwała się pani Misiewiczowa. Owszem, bardzo wtrąciła pani Stawska, przy tym spojrzała na Wokulskiego i zarumieniła się. Czy i pani Krzeszowska jest równie miłą sąsiadką? Spytał Wokulski. O, panie! zawołała pani Misiewiczowa, podnosząc palec w górę. To nieszczęśliwa kobieta, przerwała pani Stawska, straciła córkę. Mówiąc to, obracała w palcach rąbek chusteczki i z pod swoich cudownych rzęs usiłowała patrzeć. Już ci nie na mnie. Ale powieki musiały jej ciężyć jak ołów, więc tylko rumieniła się coraz mocniej i stawała się coraz poważniejszą, jak gdyby ją który z nas. Obraził. A któż to jest ten pan Maruszewicz? Mówił dalej Wokulski, jakby nie myśląc nawet o obecnych damach. Letkiewicz, urwisz! Prędko powiedziała pani misiewiczowa. Ależ mateczko to tylko oryginał! Poprawiła ją córka. W tej chwili miała oczy tak wielkie i źrenice tak rozszerzone, jak chyba jeszcze nigdy. Bo ci studenci to podobno bardzo niesforni. Rzekł Wokulski, patrząc na fortepian. Zwyczajnie młodzi, odparła pani misiewiczowa i głośno utarła nos. Widzisz, Heluniu, znowu odpina ci się kokardka? rzekła pani stawska, nachylając się do córeczki, może aby ukryć zakłopotanie na samą wzmiankę o niesfornościach studenckich. Znudził mnie już Wokulski swoją rozmową. Istotnie trzeba być albo półgłówkiem, albo źle wychowanym człowiekiem, ażeby tak piękną kobietę wypytywać o współlokatorów przestałem go też słuchać i machinalnie począłem wyglądać na podwórze i oto com zobaczył w jednym z okien maruszewicza uchliła się roleta i przez szparę z boku można było dojrzeć że ktoś patrzy w naszą stronę Szpieguje nas ten poczciwiec, pomyślałem. Zwróciłem oczy ku drugiemu piętru od frontu. Masz pociechę. W najdalszym pokoju pani baronowej Krzeszowskiej oba otwarte, a w głębi widać ją samą, jak przypatruje się lokalowi pani Stawskiej przez teatralną lornetkę. Że też Pan Bóg nie ukaże tej języ, rzekłem do siebie pewny, że z tego lornetkowania wyniknie kiedy skandal. Modliłem się nie na próżno. Kara boska już wisiała nad głową intrygantki w postaci śledzia, który wysuwał się z lufcika na trzecim piętrze. Śledzia owego trzymała jakaś tajemnicza ręka, odziana w granatowy rękaw, ze srebrnym galonem spoza ręki zaś, co kilka sekund wychylała się mizerna twarz ze złośliwym uśmiechem. Nie trzeba było mojej przenikliwości, ażeby zgadnąć, że był to jeden z niepłacących komornego studentów, który tylko czekał na ukazanie się baronowej w Lufciku, ażeby na nią puścić śledzia. Ale baronowa była ostrożna, więc mizerny studencina nudził się, przekładał opatrznościowego śledzia z jednej ręki do drugiej i zapewne dla zabicia czasu robił bardzo nieprzystojne miny do dziewcząt z paryskiej pralni. Właśnie kiedy zastanawiałem się, że zamach przygotowywany na baronowę przez studenta ze śledziem spełznie na niczym, Wokulski wstał z krzesła i zaczął żegnać damy. Tak prędko panowie odchodzą, szepnęła pani Stawska i w tej chwili ogromnie zmieszała się. Może panowie będą łaskawi częściej, dodała pani Misiewiczowa. Ale safanduła Stach zamiast poprosić panie, ażeby pozwoliły mu bywać codzień, albo nawet ażeby go stołowały, co ja niezawodnie powiedziałbym, będąc na jego miejscu, ten, ten dziwak zapytał, czy nie potrzebują jakich reparacji w mieszkaniu. O, już wszystko, co było potrzebne, zrobił poczciwy pan Rzecki, odparła pani misiewiczowa, zwracając się do mnie z sympatycznym uśmiechem. Szczerze mówiąc nawet nie lubię takich uśmiechów u osób w pewnym wieku. W kuchni stach zatrzymał się sekundę, a że widać drażnił go zapach kalafiorów, więc rzekł do mnie: "Trzeba by tu urządzić jaki wentylator albo co". Na schodach nie mogłem już wytrzymać i zawołałem: "Gdybyś tu bywał częściej, sam byś poznał jakie melioracje należałoby zaprowadzić w tym domu. Ale co ciebie obchodzi dom albo nawet taka piękna kobieta?" Wokulski stanął w sieni i patrząc na rynnę, mruknął. Py, gdybym ją poznał wcześniej, może bym się z nią ożenił. Usłyszawszy to doznałem dziwnego uczucia. Byłem kontent, a jednocześnie jakby mnie kto w serce kolnął. A tak to już się nawet nie ożenisz? Spytałem. Kto wie, odparł. Może się i ożenie, ale nie z nią. Usłyszawszy zaś to, doznałem jeszcze dziwniejszego uczucia. Było mi żal, że pani Stawska nie dostanie Stacha za męża, a jednocześnie, jakby kto mi zdjął ciężar z piersi. Ledwie wyszliśmy na dziedziniec, patrzę, a pani baronowa wychyla się ze swego lówcika i woła oczywiście do nas Panie, proszę nagle rozdzierającym głosem krzyknęła Ach, niechiliści i cofnęła się w głąb pokoju. Jednocześnie o kilka kroków od nas spadł na podwórze śledź, na którego stróż rzucił się z taką drapieżnością, że nawet mnie nie spostrzegł. Nie zajdziesz do pani baronowej? Zapytałem Stacha. Ona zdaje mi się ma do ciebie interes. Niech mi da święty spokój, odparł machnąwszy ręką. Na ulicy zawołał dorożkę i wróciliśmy do sklepu, nie rozmawiając ze sobą. Jestem jednak pewny, że myślał o pani Stawskiej i że gdyby nie te podłe kalafiory... Taki byłem nieswój, taki zmartwiony, że zamknąwszy sklep, poszedłem na piwo. Spotkałem tam radcę Węgrowicza, który wciąż psy wiesza na wokulskim, ale miewa bardzo szczęśliwe pomysły polityczne. I kłóciliśmy się z nim do północy. Węgrowicz ma rację, istotnie widać z gazet, że w Europie na coś się zanosi. Kto wie, czy po nowym roku mały Napoleonek nazywają go Lulu. Zrobi on wam Lulu, nie przeniesie się z Anglii do Francji. Prezydent Macmahon za nim, książę Broli za nim, w narodzie większość za nim. Można by się założyć, że zostanie cesarzem jako Napoleon IV, a na wiosnę zacznie taniec z Niemcami. Teraz przecie Niemcy nie pójdą do Paryża. Nie udaje się dwa razy ta sama sztuka. Otóż wtedy... Co ja chciałem powiedzieć? Aha, we trzy, może we cztery dni po naszej wizycie u pani Stawskiej przychodzi Stach do sklepu i podaje mi list, ale adresowany do niego. Przeczytaj, no. Rzekł ze śmiechem: Otworzyłem, czytam. Panie Wokulski. Wybacz, że nie nazywam cię szanownym, ale trudno dawać taki tytuł człowiekowi, od którego już wszyscy odwracają się ze wstrętem. Nieszczęsny człowieku, jeszcze nie zrehabilitowałeś się ze swych dawniejszych występków, a już hańbisz się nowymi. Dziś o niczym więcej nie mówi całe miasto, tylko o twoich odwiedzinach u kobiety tak źle prowadzącej się jak Stawska. Już nie tylko miewasz z nią schadzki na mieście, nie tylko zakradasz się do niej po nocach, co by jeszcze dowodziło, żeś niezupełnie Wstyd zatracił, ale nawet odwiedzasz ją w biały dzień wobec służby, młodzieży i uczciwych mieszkańców tej skompromitowanej kamienicy. Nie łudź się jednak, nieszczęsny, że sam tylko romans z nią prowadzisz. Pomaga ci jeszcze twój rządca, ten nędznik Wirski i ten osiwiały w rozpuście, twój plenipotent Rzecki. Muszę dodać, że Rzecki nie tylko uwodzi ci twoją kochanicę, ale jeszcze okrada cię w dochodach z domu. Pozniżał bowiem komorne niektórym lokatorom, a przede wszystkim tej stawskiej. Skutkiem tego dom twój już nic nie wart, ty sam stoisz nad brzegiem przepaści i zaprawdę wielką wyrządziłby ci łaskę szlachetny dobroczyńca, który by zechciał kupić tę ruderę Połęckich z małą dla ciebie stratą. Gdyby więc znalazł się taki dobrodziej, pozbądź się ciężaru – Weź z wdzięcznością, co się da i uciekaj za granicę pierwej, nim sprawiedliwość ludzka cię okuje w kajdany i wtrąci do lochów. Czuwaj nad sobą, strzesz się i posłuchaj rady życzliwego przyjaciela. Zuch Baba, co? Zapytał Wokulski, spostrzegłszy, że mi już skończył czytanie. Niech ją diabli porwą. Zawołałem domyślając się, że mówi o autorce listu. Ja według niej osiwiałem w rozpuście. Ja kradnę. Ja romansuję. Przeklęta jędza. No, no, uspokój się, bo już widzę jej adwokata, rzekł Stach. Istotnie w tej chwili wszedł do sklepu człeczyna w starym futrze, wypłowiałym cylindrze i ogromnych kaloszach. Wszedł, rozejrzał się jak ajent śledczy. Zapytał klejna, kiedy będzie pan Wokulski, potem nagle udał, że dopiero nas spostrzega i przybliżywszy się do Stacha, szepnął: Wszak, pan Wokulski, czy mogę mieć z panem króciutką konferencję na osobności? Stach mrugnął na mnie i poszliśmy we trzech do mego mieszkania. Gość rozebrał się, przy czym zauważyłem, że jego spodnie są jeszcze bardziej wytarte, a zarost mocniej zjedzony przez mole niż futro. Prezentuję się panom, rzekł wyciągając do Wokulskiego prawą, a do mnie lewą rękę. Jestem adwokat. Tu wymienił nazwisko i tak został z rękami w powietrzu. Dziwnym bowiem trafem ani Stach, ani ja nie czuliśmy ochoty do uściskania go. Poznał to, ale nie zmieszał się. Owszem z najlepszą miną zatarł ręce i rzekł, śmiejąc się. Panowie nawet nie pytają, jaki mnie tu interes sprowadza. Domyślamy się, że pan sam powiesz, odparł Wokulski. Racja! zawołał gość. Otóż mówię krótko: jest tu jeden bogaty, ale bardzo skąpy litwin. Litwini są bardzo skąpi, który prosił mnie. A żebym mu nastręczył do nabycia jaką kamienicę, mam ich z piętnaście, ale przez szacunek do pana panie Wokulski, bo wiem, co pan robisz dla kraju, nastręczyłem mu pańską tę połęckim. I po dwutygodniowej pracy nad nim tylem zrobił, że gotów dać. Zgadnijcie, panowie ile? Osiemdziesiąt tysięcy rubli, co? Kokosowy interes, nieprawdaż? Wokulski zaczerwienił się z gniewu, a przez chwilę myślałem, że wyrzuci gościa za drzwi. Pohamował się jednak i odparł, ale już tym swoim tonem, tym ostrym i nieprzyjemnym. Znam tego Litwina, nazywa się baronowa Krzeszowska. Co? Zdziwił się adwokat. Ten skąpy Litwin daje nie osiemdziesiąt, ale dziewięćdziesiąt tysięcy za mój dom. Pan zaś proponujesz mi niższą cenę, ażeby więcej zarobić. <laughs> Zaczął śmiać się adwokat. Ktoż by inaczej robił, szanowny panie Wokulski. Powiedz pan zatem swojemu Litwinowi, przerwał mu Stach, że sprzedam kamienicę, ale za sto tysięcy rubli. I to do nowego roku. Po nowym roku podniosę cenę. Ależ to jest nieludzkie, co pan mówi, wybuchnął gość. Pan chce tej nieszczęśliwej kobiecie wydrzeć ostatni grosz. Co świat na to powie, zastanów się pan. Co powie świat o to nie dbam, rzekł Wokulski. A jeżeli chce mnie moralizować, tak jak pan, pokażę mu drzwi. O, tam są drzwi. Widzisz pan, panie adwokacie? Daję panu dziewięćdziesiąt dwa tysiące rubli i ani grosza więcej, odparł adwokat. Niech pan włoży futro, bo się pan zaziębi na dziedzińcu. Dziewięćdziesiąt pięć, wtrącił adwokat i szybko zaczął się ubierać. No, żegnam pana, rzekł Wokulski, otwierając drzwi. Adwokat nisko ukłonił się i wyszedł. Z zaproga zaś dodał słodkim tonem. To ja tu przyjdę za parę dni, może szanowny pan będzie lepiej dysponowany. Stach zamknął mu drzwi przed nosem. Po wizycie obrzydliwego adwokata, wiedziałem już co myśleć. Pani baronowa z pewnością kupi kamienicę Stacha, ale pierwej użyje wszelkich środków, ażeby coś utargować. Znam te środki. Jednym z nich był ów list anonimowy, w którym szkaluje panią Stawską, a o mnie mówi, że Osiwiałem w rozpuście, skoro zaś kupi kamienicę, przede wszystkim wypędzi z niej studentów. A zapewne i biedną panią Helenę, gdybyż choć na tym ograniczyła swoją nienawiść.